Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu ogólnym na miesiąc listopad bieżącego 2024 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii boskiego tarota, następnie wlosuję dla Was jedną kartę z serii Przesłanie Anielskie. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, dlatego zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No to przechodzimy do rozkładu, talia potasowana, już karty przekładam, zobaczymy, co tam ciekawego listopad zapowiada dla naszej rybki. Zaczynamy. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc listopad, to 5 denarów. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Królowa buław. Wasze działania w miesiącu listopadzie. Król mieczy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Dwa denary. O kim, o czym rybka myśli? Co planuje na listopad? 10 monet. Połowa miesiąca, paść denarów, wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy postrzegacie, widzicie tę sytuację, dwa kielichy, najważniejsze mieć dobre nastawienie. A reszta się jakoś ułoży. Dobrze, moi drodzy. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Królowa mieczy. Obawy bądź nadzieje. Cztery denary. I moi drodzy, koniec miesiąca. Królowa kielichów. Więc tutaj sytuacja bardzo się zmienia, oczywiście na korzyść dla Was. Zwłaszcza te rybki, które borykają się z brakiem pracy, z problemami finansowymi, bo no, jesteście w tej piątce denarów, czyli nie mam, potrzebuję, tak? Pomóż mi, wyciągam rękę o pomoc. Problemy mieszkaniowe, problemy z biznesem własnym, tak? Mogą być też problemy zdrowotne. I co mamy w tle? 7 miecz. Bądź sprytna, rybko. Staraj się podejmować szybko decyzję, jeżeli widzisz, że idzie tutaj do Ciebie coś dobrego. Natomiast uważaj, bo ktoś może Cię oszukać, zwłaszcza jakiś wodnik, bliźniak bądź waga. Ktoś coś przed Tobą ukrywa, ktoś plotkować może na Twój temat, ktoś jest nieuczciwy, ktoś jest nieszczery, ocenia Cię, krytykuje albo poucza. I wcale nie ma szczerych zamiarów, więc zwróć uwagę, być może jest to ktoś z Twojego otoczenia zawodowego. Natomiast tutaj ktoś może też unikać zobowiązań, czyli na przykład rybka ma przyznane alimenty na dziecko bądź jakieś świadczenie, tak? Od byłego partnera, męża, byłej żony. No i ta osoba już po raz
kolejny, myślę, że już od 2 miesięcy, nie płaci swoich zobowiązań, więc tutaj też wydaje mi się, że niektóre rybki co będą robić? Działać prawnie, tak? Na pewno tego tak nie zostawią, nie puszczą płazem. Ale chciałyby się dogadać, bo jest ta dwójka kielichów, tak? Czyli wy nie chcecie się kłócić, nie chcecie tych przysłowiowych kotów drzeć, chcecie po prostu porozmawiać, coś uzgodnić i żeby ktoś po prostu trzymał się danego słowa. No ale widocznie nie z każdym da się porozmawiać, prawda? Dobrze, piątka denarów. O co tutaj głębiej chodzi? No karta umiarkowania, więc staracie się znaleźć tutaj wyjście z tej sytuacji, pogodzić pewne sprawy, natomiast karty mówią, że jeżeli nic z tą sytuacją nie zrobicie, będzie dalej tak jak jest, czyli nadal będziecie mieli coś obiecywane, a i tak tutaj te pieniądze, na które czekacie, nie będą wpływać. To może też dotyczyć obecnego pracodawcy, może problemem jest jakiś baran lew bądź strzelec, kobieta sprytna bądź mężczyzna, ogromnie pewny siebie, któremu nikt nie będzie rządził, nikt nie będzie mówił, co on ma robić, prawda? No i tutaj strzelec jakiś tutaj może się pojawić. Trzeba po prostu utrzeć noska takiej osobie. Jeżeli chodzi o Waszą energię, właśnie macie być sprytni, jak ta królowa buław, wykorzystać wszystkie możliwości, żeby jednak tutaj, no, Wasze było na wierzchu. Dobrze, moi drodzy. Ryby, które mają problemy z nogami i chodzi tutaj o sprawność fizyczną, ruchową, może czas poddać się zabiegowi chirurgicznemu operacji, więc niektóre rybki będą sobie tutaj, nie wiem, naprawiać kolano, biodro, no jakieś inne ortopedyczne tutaj historie będą się działy i nie zwlekajcie z tym, bo wydaje mi się, że tutaj coś odkładałyście w czasie, to może dotyczyć Was bądź Waszej córki. I to jest najwyższy czas, żeby tutaj jednak położyć się do szpitala i ten zabieg zrealizować, no bo to wyjdzie Wam tylko na zdrowie, moi kochani. Tu widzę dalej bardzo dobre karty, więc nie bójcie się. Może być taka sytuacja, na pewno jest taka sytuacja, że ta operacja jest refundowana, czyli z NFZ-u. Jak przegapicie termin, znowuż będziecie długo czekać i być może będziecie już musieli prywatnie, żeby to zoperować, bo jakaś wada, jakaś dolegliwość tak bardzo się pogłębi, że no, niektórym rybkom nawet wózek inwalidzki tutaj grozi, jeżeli w tym momencie nie zaczną dbać o swoje zdrowie. Więc tutaj siódemka mieczy mówi, pośpiesz się, nie odwlekaj czegoś, tak? Nie zastanawiaj się, bo ten ból nie ustąpi, a wręcz będzie się pogłębiać i coś może tutaj po prostu później no już zupełnie zadziać się takiego, że no, będziecie mieli problemy z poruszaniem się, tak? Wózek inwalidzki, chodzenie o kulach bądź tak dalej. Więc tutaj wszystkie tylko te rybki, które mają problemy ze sprawnością nóg, tak? Bardzo Was proszę, żebyście zrobiły z tym porządek. Dobrze, co ogólnie z pracą? Widzę, że jesteście w braku, więc albo tej pracy nie ma i od dłuższego czasu tej pracy szukacie. Być może jesteście teraz na utrzymaniu partnera bądź partnerki. Może być też tak, że pracujecie, ale pracodawca opóźnia się z pracą i tu, z pracą, przepraszam, z wypłatą i musicie chodzić i prosić się o swoje. No to tutaj rybka będzie już działała bardzo radykalnie tym królem mieczy, czyli podejmie jakieś kroki prawne, tak? Już nie pozwoli sobie, żeby ktoś jej grał na nosie, tylko już wie, co ma robić. Najpierw podejmie oczywiście stosowne rozmowy, jeżeli to nie odniesie skutku, tutaj już prawnie będziecie działać. Te rybki, które szukają pracy, pojawi się jakaś ciekawa, atrakcyjna oferta. Z kimś dojdziecie do porozumienia i myślę, że niektórzy z Was już zastanawiali się od dłuższego czasu, być może jakieś dwie oferty mieliście na oku, ale być może też tutaj kwestie zdrowotne właśnie nie pozwalały Wam na ten moment zadecydować. To tutaj będzie jakaś rozmowa i myślę, że się zdecydujecie, od połowy listopada będziecie już pracować. Co jeszcze? Mogą być zasądzone jakieś, ewentualnie stajecie przed komisją tutaj lekarską, tak? Czyli zasądzona renta socjalna. Dostaniecie te pieniądze, kochani. No nie będą to jakieś ogromne pieniądze, ale te pieniądze tutaj zostaną Wam przyznane. Decyzja, mamy królewską parę, tak? Króla i królową mieczy, więc jakieś świadczenie zdrowotne będzie Wam przyznane.
Ale raczej renta, tak? Niż emerytura, raczej coś związanego właśnie z niepełnosprawnością, z uszczerbkiem na zdrowiu i tak dalej, tak? Ze zdrowiem tutaj związane typowo. Więc te rybki, które czekają na takie decyzje, czekają na taką komisję, to się w listopadzie odbędzie i zostanie Wam tutaj przyznana jakaś renta, jakieś świadczenie socjalne, które no, należy Wam się, tak? Dobrze. Te rybki, które mają pracę, myślę, że nie do końca są z tej pracy zadowolone i będą starały się tą pracę zmienić. I chyba tutaj w połowie miesiąca też pojawi się jakaś fajna praca. Może być tak, że niektórzy z Was zarejestrują się w urzędzie pracy i tam szybko znajdą Wam jakąś ciekawą ofertę, która będzie Wam odpowiadać. Myślę, że będziecie zadowoleni. Przede wszystkim miły nowy pracodawca, obojętnie czy przez pośrednika, czy tak na własną rękę szukacie. Przede wszystkim dwa kielichy, czyli jest to ktoś, z kim można naprawdę dojść do porozumienia, z kim normalnie można porozmawiać, przedstawić swoje oczekiwania, prawda? Więc tutaj myślę, że dojdziecie do porozumienia, jest dalej paść denarów, więc podejmujecie się tej pracy, angażujecie się, nawet jesteście gotowi przejść przeszkolenie, douczyć się czegoś, żeby jak najbardziej tą ofertę, to stanowisko przyjąć. No i królowa kielichów, gdzie jesteście zadowoleni, gdzie robicie to, co Wam sprawia satysfakcję, to, co lubicie, w czym się pasjonujecie, w fajnym zespole, gdzie są mili ludzie, takie wsparcie emocjonalne i przede wszystkim spokój, tak, że nie ma jakiejś presji, nie ma jakiegoś takiego nerwowego schematu sytuacji takiej właśnie, gdzie no, człowiek z bijącym sercem, z duszą na ramieniu, jak to się kiedyś mówiło, idzie do pracy. Dobrze, co odchodzi do przeszłości? Dwa denary, czyli niestabilna sytuacja finansowa idzie już do lamusa, że tak powiem. Te rybki, które mają własną działalność, tutaj dostaniecie jakieś dofinansowanie, ewentualnie zaprosicie jakiegoś wspólnika do ratowania firmy i ta osoba się zgodzi. I to może być baran, to może być strzelec, to może być panna, to może być wodnik, ewentualnie rak. Może być też taka sytuacja, że się przebranżawiacie i tutaj no troszeczkę musicie się przeszkolić, douczyć, może jakiś kurs, szkolenie, odpowiedni certyfikat, żeby działać, ale działacie, ale ja tutaj widzę dobrą współpracę, może z partnerem bądź partnerką życiowym też, tak, coś tutaj otwieracie, a może z córką, z synem, nie wiem, bo tu biznes rodzinny chodzi Wam po głowie. Panna jest dwa razy tutaj, że tak powiem, zaznaczona, więc być może z jakąś panienką, która raz wyłoży kapitał, pożyczy Ci pieniądze, bądź zainwestuje w Twoją firmę, wesprze Cię finansowo. Dwa, no ma smykałkę do biznesu i tutaj jakaś kobieta spod znaku panny. Myślę, że ta współpraca będzie naprawdę dobrze tutaj rokować. No o czym myślicie? Dziesiątka denarów, tak? Więc no, zarobić tyle, żeby utrzymać dom i rodzinę. No to są chyba podstawy w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza jak jesteśmy uwiązani kredytami mieszkaniowymi, ceny bardzo rosną i zastanawiamy się, czy nam starczy od pierwszego do pierwszego, co z tego, że są podwyżki, co z tego, że są premie, jak ceny cały czas rosną, środki utrzymania rosną, ogrzewanie, prąd, wszystko idzie w górę, no to tak jakby no, dawali nam, a i tak nam odbierają to właśnie czy w podatkach, czy właśnie w tych podwyżkach cen, więc tutaj no jest tylko coraz gorzej, więc wcale się nie dziwię, że większość z nas myśli, jak tu koniec z końcem powiązać. Połowa miesiąca mamy pazia denarów, więc tutaj widzę zaangażowanie w nowy projekt, w nową pracę, jakieś inwestycje, nowe produkty biznesowe, jeżeli własna firma, ale też jakieś świadczenia na dzieci, bądź jakieś pieniądze socjalne, tak? Jakieś tutaj kwoty wpływają na konto, no i widzę chęć nauki, rozwoju osobistego, ale też dzieci będą się dobrze uczyć, będą przynosić nagrody, wyróżnienia, pochwały ze szkoły, więc tutaj możecie być, kochani, dumni z siebie. Jeżeli podchodzicie w tym miesiącu do egzaminów, to już mówię, że te egzaminy zdaliście, tak? Bo jest tutaj król mieczy, więc jest to też jakby postanowienie, że zapiszę się na jakiś kurs, podejdę do jakiegoś egzaminu, sprawdzę swoje umiejętności, swoją wiedzę, prawda, żeby mi ktoś ocenił, żeby ktoś sprawdził, czy się nadaje, czy nie.
Dobrze. Pozytywnie zakończone sprawy sądowe, które się toczą odnośnie też alimentów bądź jakichś pieniędzy przyznane na dzieci, ewentualnie odszkodowania na uszczerbku na zdrowie. Więc tutaj czy z jakąś firmą ubezpieczeniową, bo to Królowa Buław może mi się tak tutaj pokazywać, walczycie, to dostaniecie jakieś pieniądze. Sąd przyzna wam rację, tak? Z zewnątrz Królowa Mieczy, więc ktoś być może oceni was, ktoś w stanie oceni waszą sytuację, wyda wam jakiś ważny dokument, orzeczenie, ale też możecie liczyć na jakąś zodiakalną wagę, która udzieli mądrej wskazówki, jak w danej sytuacji się zachować, jakie złożyć pismo, jakich użyć argumentów. No prawdopodobnie jest to prawnik, adwokat, jakiś doradca, ktoś, kto ma o tym pojęcie, prawda? No czego się obawiacie? Czwórka denarów, czy nie odbiorą mi jakiejś wartości, tak? Czy nie zabiorą mi właśnie tej renty albo jakichś pieniędzy? Czy uda mi się uzyskać tą stabilizację? Czy nadal trzeba zaciskać pasa i odmawiać sobie pewnych rzeczy? Czy jednak już sytuacja się ustabilizuje? No czwórka denarów to jest raczej taki mocny fundament, który budujemy, tak? Pilnować też swoich dokumentów, pilnować swojego portfela, bo mamy tutaj kieszonkowca, kochani, piątka denarów, więc zguba. Zgubicie telefon, nie wiem, jakiś portfel, pilnować tych rzeczy i no, uważać w zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej, tramwaj, metro, autobus, bo tutaj no, jesteście niestety narażeni na kogoś, kto tam może, no niestety, wykorzystać okazję, tak? Okazja czyni złodzieja. Zwłaszcza w długiej jakiejś też podróży w pociągu, żebyście nie zasnęli, no byli po prostu czujni, tak? Moi kochani, miesiąc kończycie Królową Kielichów. Jest to bardzo dobra karta, która mówi, że wszystko ułożyło się po waszej myśli, że jesteście zadowoleni z siebie, że możecie liczyć na przyjaciół, na rodzinę, że dobrze jakaś sytuacja, sprawa się tutaj zakończyła. Oczywiście miłosne tutaj też jakieś będą przygody. Samotne rybki poznają kogoś. Kto jest atrakcyjny, kto zabiegał o wasze względy. Wy być może jesteście po rozwodzie, po jakichś przejściach, może wdowa, wdowiec, więc tak z dystansem podchodzicie, troszeczkę ozięble, ale tutaj zacznie coś iskrzyć w połowie miesiąca randki. Niektóre rybki mają szansę się zakochać. No idzie tutaj do was jakiś wodnik, waga bądź bliźniak, który nie owija w bawełnę, bardzo komunikuje swoje zainteresowanie, świetnie wam się rozmawia. Czy z tego będzie stały związek? Macie takie obawy, tak? Czy sytuacja finansowa nie wpłynie na waszą relację? Myślę, że nie. No i tutaj widać, że rybka kończy miesiąc takim spokojem, głębokim uczuciem, pewnością siebie, tego co czuje, tej dojrzałości i z taką intencją, że jestem w stanie z nim zamieszkać, z nią założyć rodzinę, wejść w związek małżeński, dochować się dzieci i tak dalej, więc no, bardzo ładnie. W stałych relacjach temat dzieci powróci, bo rybka myśli o tym, żeby, no też chodzicie od jakiegoś czasu być może ze sobą, tak? Był to unikany temat, być może drażliwy, żeby właśnie wreszcie zamieszkać ze sobą, wziąć ślub, może właśnie tutaj temat dzieci. Coś się zmieni, tylko rybka musi szczerze porozmawiać, powiedzieć o swoich potrzebach i myślę, że tutaj będzie takie zrozumienie ze strony partnera bądź partnerki, tak? Widać tutaj też jakby ocieplenie wizerunku, ocieplenie relacji między wami. Nie wiem, może coś zmienicie w sobie. To znaczy chodzi mi o jakieś takie no, sytuacje, które dodadzą pikanterii związkowi, tak? Nie wiem, nowa fryzura, jakiś nowy styl, ewentualnie częściej spędzać czas ze sobą, mieć jakieś wspólne zainteresowania, pasje, robić coś razem, tak? I tutaj wydaje mi się, że właśnie w tej sytuacji rybka no, odnajdzie tą swoją bratnią duszę. Dobrze. Może być też oczywiście taka sytuacja, że no jakieś związki się rozpadną tutaj przez romans, przez kogoś trzeciego. I niektóre rybki zdecydują się tutaj zakończyć jakąś relację, tak? Wystąpić o rozwód, bądź no wasz partner bądź partnerka wystąpi o rozwód, jeżeli się dowie, że wy kogoś macie. Więc też może być taka sytuacja, że no zostawiacie za sobą jakiś nieudany związek dla prawdziwej jakiejś tutaj miłości, poczucia bezpieczeństwa w ramionach osoby, która no daje wam ten spokój i to takie
poczucie rodzinności, tak? Że wreszcie jesteście u boku osoby, która opiekuje się wami i czujecie przy niej ten spokój, więc tu też może taka historia być. Dobrze, moi drodzy. Te rybki, które kupują sobie mieszkanie, bądź chcą wynająć, kupią i w połowie miesiąca już będzie, że tak powiem, akt podpisany, odbierzecie klucze. Co jeszcze? Co jeszcze byśmy tutaj sobie powiedzieli? No, o samotnych rybkach już mówiłam, że kogoś poznały i tu może być z tego udany bardzo związek. No, inwestujcie w siebie, w swoje pasje, w swoje zainteresowania, więc jest to dobry czas od połowy listopada, żeby właśnie zapisać się na jakieś szkolenia, na jakieś kursy, wrócić na studia na przykład, tak? Co jeszcze? Niektóre rybki kupią sobie może motor, może nowy rower, ewentualnie sprzedacie. Tutaj jakieś takie transakcje będą jednośladowców. Możecie ufać kobiecie spod znaku raka, skorpiona bądź ryby. Jest szczera i na pewno możecie jej mówić o swoich jakichś sekretach, na pewno nie zdradzi tajemnicy i podpowie, doradzi, wesprze emocjonalnie. Powrót do zdrowia, oczywiście te rybki, które jakieś tam dolegliwości mają, mówię, zwłaszcza nogi tutaj się pojawiają. Może jakieś problemy neurologiczne, ale raczej jakiś zabieg chirurgiczny, operacja, wszystko będzie dobrze. Wrócicie też do sprawności. Wy albo wasze dziecko, tutaj jest tak napisane, tak? Jeżeli napisane, co ja mówię, przedstawione. No i chyba tyle. Poprawa sytuacji finansowej, ogólnie jakieś sprawy rodzinne uda się też wyjaśnić. Może być taka sytuacja, że ktoś z rodziny chce zapisać jakiś majątek, mieszkanie, ziemia, dom waszej córce bądź synowi, tak? Czyli na swoje wnuki. I myślę, że tutaj jakieś akty notarialne będą darowizny podpisywane. Więc jeszcze tutaj taka historia. Praca będzie. No i tutaj dopilnujcie jakichś spraw urzędowych, tak? Może być jakieś wezwanie tutaj do wyjaśnienia czegoś, sprostowania, złożenia jakiejś korekty. Ale w przypadku jakichś tutaj spraw związanych właśnie z pieniędzmi, które macie dostać, bądź z jakiegoś funduszu, ewentualnie coś ma być opłacone, może stypendium też jak najbardziej, jakieś nagrody pieniężne w konkursach tutaj językowych, literackich, ale to już osiągnięcia dziecka, jeżeli macie, tak? No i ogólnie, kochani, bardzo taki spokojny ten miesiąc, więc wychodzicie z tej piątki denarów, z tego braku, z tego bycia w potrzebie, z poczucia takiej samotności, że ze wszystkim sama rybka została, tak? Tutaj coś się stabilizuje i naprawdę idziecie do przodu i wydaje mi się, że w grudzień wchodzicie królową kielichów, czyli bardzo fajna karta, bardzo spokojna. Jakaś uroczystość urodzinna też się będzie szykować. Może być tak, że w listopadzie już dowiecie się, że ktoś chce was na święta zaprosić, ewentualnie szykuje się w przyszłym roku jakieś weselisko. Dobrze, jaka tutaj jest karta teraz anielska dla was? Przewodnictwo godne zaufania. Tak wygląda ta karta. W odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdy będzie Ci potrzebne. No, wspaniały pomysł, więc dobrze, no tutaj realizujcie. Może właśnie macie talent, odkrywacie w sobie jakieś talenty i tutaj będziecie mogli
może nawet za pomocą tego talentu zarabiać, odnosić sukcesy. No, król mieczy może napisać książkę, nie wiem, jakieś pamiętniki, wiersze, coś związane właśnie z poezją, tłumaczenia, tak? Być może tutaj dobrze operujecie językami obcymi, na przykład jako tłumacz chcecie pracować, prawda? Bądź gdzieś w administracji, w urzędzie, bo dobrze znacie się na dokumentach, na papierach, na księgowości, tak? I to jest waszą smykałką i chcielibyście tak pracować. No tutaj różne pomysły na siebie, natomiast widzę, że wiecie, co macie robić i nikt was tutaj nie odwiedzie od jakiegoś pomysłu. Tylko pośpieszcie się z decyzjami, żeby ktoś was nie ubiegł. Kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Ja wam życzę wspaniałego, udanego listopada. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.